Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. O, już się ze mnie śmieją oczywiście. Witam w pierwszym dziewiczym vlogu na moim kanale mazurskim. Także jak widzicie, jestem pod palmami. No i pokażę wam teraz, będziemy sobie patrzeć tutaj, gdzie będziemy biwakować prawdopodobnie któregoś weekendu, bo to jest miejsce, w którym my spędzamy praktycznie co roku wakacje. Od 10 iluś tam lat. Także no, zaraz zobaczymy i zobaczymy w ogóle, co wyjdzie z tego materiału. Jeżeli będzie wszystko rozmazane, nie będzie sfokusowane, to no to po prostu nic z tego nie będzie, no ale podjęłam próbę nagrania vloga, także zobaczymy, co to będzie. Tak, tu właśnie jest pięknie. To jest jezioro Szeląg Wielki. Bym wlazła sobie do wody, ale strasznie się w ogóle dzisiaj ochłodziło, także strasznie, pewnie strasznie szumi i gówno słychać, no ale przynajmniej sobie popatrzycie, jak coś to wyłączę. Pięknie tutaj jest. I woda jest bardzo, bardzo czysta. To jedziemy dzisiaj sobie jeszcze do Olsztyna, do kina na film Tarzan Legenda, czy coś takiego. No jakoś tak, włos rozwiany. Strasznie zimno, muszę chyba kurtkę w ogóle założyć. No i po drodze wstąpiliśmy właśnie tutaj, żeby zobaczyć, jak to wszystko się przedstawia i w razie czego, kiedy domek będzie wolny. Kiedyś to wiadomo, pod namiotami się nocowało i jakieś tam budki kempingowe. A teraz tutaj są też domeczki. I my tutaj zawsze mamy wstęp, że tak powiem, wolny. Także zapraszam na kolejną część vloga. Myślę, że zlepię to z tak co najmniej 2-3 dni i zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak będzie się przedstawiał ten materiał. Tak to wygląda. Muszę uważać, żeby sobie nie zakryć tego. Głośnika, bo tutaj mam głośniki, jak zakryję, to nic nie słychać. Dobra, my już jesteśmy w kinie. Czekamy na film, siedzimy na zajebistych kanapach Sex Missy. I zaraz idziemy na film, ale no niestety nie wolno nagrywać. Teraz też pewnie nie powinnam, ale w dupie to mam bardzo głęboko. Tak się włożą policjanci. Tak się włożą. Nagrywam, bo mam takie prawo. No czy jestem już z powrotem. Już jestem w ogóle w ostrudzie, ale film był zajebisty, polecam. Tarzan Legenda, naprawdę był zajebisty. Było kilka takich nawet śmiesznych sytuacji. A teraz słuchajcie, idę do mamy jeść. Chłodnik, gołąbki i tak dalej. Także życzcie mi smacznego przy niedzieli. To są pierwsze rzeczy wspaniałości, które będę jadła. Nie wiem dokładnie, jak się to nazywa, po kantońsku czy po jakiemu. Moja mama wstydzi się odezwać, chociaż głos ma praktycznie taki sam jak ja. A tutaj jeszcze jest chłodnik, który też będę jadła. Potem jeszcze będę jadła gołąbki i będę jadła jeszcze ogórki małosolne, a potem się zesram. O! Na bank, ale po prostu mam ochotę zjeść wszystko. Także no, do później. Trzymajcie się. Cześć, witajcie ponownie. Zapraszam na drugi dzień vlogowania, wiem, z tamtego wczorajszego dnia. Zbyt wiele nie udało mi się wycisnąć, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej. I zaczynam dzień najpierw spacerem z psem, ale tego też nie pokazywałam, ale też śniadaniem bardzo prostym i stwierdziłam, że bez sensu pokazywać, jak robię jajecznicę, kroję ogórka i smaruję grahamkę awokado i keczupem. Tutaj mam kawę w moim ulubionym księżniczkowym kubku. No i muszę się ogarnąć, wykąpać i wychodzę na miasto, muszę zrobić jakieś zakupy i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj pokazać, jak robię na przykład obiad. Pewnie to będzie też prostego, ale zawsze to coś do vlogu już będzie. To, na co patrzę, nie napawa mnie optymizmem. Właśnie jestem zabrana, żeby iść do Biedronki i zastanawiam się po prostu, czy zdążę. Spójrzcie. Nie podoba mi się to. No ale nic, cisnę. Pojadę samochodem szybko, mam nadzieję, że jakoś obrócę i przeżyję ten kataklizm. Nie mam jak tego skierować.
bardziej na siebie. O, może tak? Nie wiem. Dobra. Zobaczymy. Jadymy. Sąsiadka? Ops! Ja mam zajebistych sąsiadów. Zajebistych. Czuję, że gówno widać. Jezus, jakie chmury! Mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi w Biedrze, bo tam u nas tutaj w takiej Biedrze blisko to zawsze jest po prostu ludzi, tyle zawalone, że to jest masakra. Widać mnie? No nie wiem, jak nie, to nie wrzucę tego najwyżej. Najgorsze skrzyżowanie teraz będzie. No jedź, ta jedź, bo ja bym chciała się wyrobić między tamtym a tamtym samochodem. No i dobra. Co to za piosenki? Co to za piosenki? Czuję, że zaraz mi ten aparat pierdyknie. Chyba tu nagrywam. Nie czuję tego, muszę to jakoś wykombinować, bo słuchajcie, założyłam na drzwi, na rączkę od drzwi aparat, tak przyczepiłam, zakręciłam. No. Właśnie Malibu do mnie przed chwileczką pisała, że jest tydzień orientalny. Tak kurwa, mam nadzieję, że będzie miejsce, nie? Bo się wkurzę. I za chwilę ten pas ciśnie. Zawsze jak parkuję, tyłem szczególnie, to muszę rozpiąć pas. O, proszę bardzo, idealnie pani się wpierdzieliła. Też macie tak, że się denerwujecie na ludzi, jak kierujecie. Ja się wkurzam, bo po prostu niektórzy kierowcy totalnie jadą bez wyobraźni. Bez wyobraźni. To już nie chodzi o jakieś skillsy, jeśli chodzi o kierowanie autem, tylko po prostu o jakąś taką wyobraźnię na drodze. Jak to się zachować? Dobra, last chance, bitch. Miejsce. O, ktoś wyjechał. Wjebałabym się na miejsce dla niepełnosprawnych, ale słaba opcja. Miejsce! I to królewskie przy samym wejściu. O, dzięki ci, panie! Dobra, spiszę, mam nadzieję, że zdążę przed tą burzą. Czas, słuchajcie, na obiad, a że mam mało czasu, bo ledwo się wyrobiłam. Tu jest kurczak, cebula, dużo czosnku, sporo curry, ostra papryka, czerwona papryka, czarny pieprz mielony. W to pójdzie jeszcze jogurt grecki, żeby zrobił się z tego taki sos. I dodatkowo w rice cookerze gotuję sobie ryż basmati z szafranem i kardamonem. No i jeszcze tutaj dodam jedną arabską przyprawę, muszę ją wygrzebać, w której nie wiem dokładnie co jest, no ale jest wspaniała i nie wyobrażam sobie jedzenia bez tego. Za chwileczkę to troszeczkę podleję wodą, żeby się poddusiło z tymi wszystkimi przyprawami. No i później pokażę wam, jak to wszystko wygląda skończone. Jedzonko na patelni, wszystko się dusi. Zostało mi tylko dodać na koniec jogurt naturalny, żeby zrobić taki fajny sos. Będzie taki ostry curry. I co jeszcze? Oglądam słoiki. I ryż gotuje mi się w rice cookerze i zamiast szafranu dałam trawę cytrynową, kurkumę i kardamon mielony. Będzie molto bene. I jeszcze coś miałam wam powiedzieć i zapomniałam. Cały czas chmury nachodzą w jedną, w drugą, po prostu nie wiem, boję się wyjść z domu, z buta, że mnie złapie coś strasznego, a do tej pory tylko 3 razy siknęło trochę deszczem. Kupiłam sobie ostatnio książkę w Toruniu, jak jechałam do domu, bo ja zawsze się tam zatrzymuję i wynajdę coś fajnego z książek. Na pewno znana wam doskonale książka, ja tego jeszcze nie miałam okazji czytać, mój brat przeczytał to i wiele, wiele innych książek. To jest masa. O porachunkach polskiej mafii. Za 14,90, więc myślę, że jakoś strasznie nie przepłaciłam. Ja nie umiem czytać książek na komputerze, czy na tych jakichś tam e-bookach, czy jak to się nazywa. Tych takich jakby maszynkach do czytania książek, proszę nawet się wysłowić nie umiem.
tylko muszę mieć książkę w ręku, po prostu tak lubię, tak się przyzwyczaiłam i jakoś, nie wiem, jakaś jestem taka oldschoolowa pod tym względem. Jestem już strasznie głodna, mam jeszcze jedzenie wczorajsze od mamy, te rozmaitości po kantońsku, tam jest wołowina i kurczak, tak po chińsku. No i będę musiała dzisiaj zajechać do tego Lidla jeszcze, mam nadzieję, że zdążę, ale jak nie, to jutro z rana, żeby kupić coś tutaj do domu dla nich z tego orientalnego tygodnia, bo oni też bardzo lubią i tylko, że są leniwi, żeby pojechać i sobie samemu kupić. Mam akumulatorki ogólnie w aparacie, mam nadzieję, że one mi wytrzymają jako tako. Chociaż już mi miga, że muszę zmienić, chociaż one migają, to jeszcze 40 minut mogę nagrywać, także spoko, ale kupiłam sobie jeszcze 4 baterie w razie czego, bo może jutro coś jeszcze nagram, bo jutro jadę do Łodzi z powrotem. I w ogóle wczoraj na zakupach, wczoraj czy przedwczoraj, jak miałam egzamin, byłam w naturze i kupiłam podkład z Pierrenę, kupiłam balsam z jaj, to tam na Snapchacie pokazywałam, ale słuchajcie, brałam jeszcze kredkę z esens żelową i nie wiem, gdzie ona jest. Nie mogłam jej wyrzucić raczej, bo zawsze reklamówkę opróżniam do końca. Nie wiem, czy mi ta babka nie skasowała jej w koszyku. Sama zabrała mi koszyk, więc może mi jej nie skasowała, albo ja ją gdzieś zgubiłam, no ale się wkurzyłam. 10,99 żelowa kredka z esens. Podobno bardzo dobra, moja mama używała, chociaż mówiła, że kiedyś były one jeszcze lepsze. No i nie wiem. Jak tata wróci z pracy, to w planach mamy jeszcze jechać na zakupy. Nie wiem, czy uda mi się coś z naszego wspaniałego centrum handlowego nagrać, bo nie wiem w sumie, gdzie pojedziemy. Ale jeszcze na zakupy chcę się jeszcze rozejrzeć za jednymi butami. Tak, jakoś zew obuwniczy się we mnie odezwał. Mam ochotę cały czas kupować buty. W ogóle upatrzyłam sobie w Peek and Cloppenburg, to się tak nazywa, ten sklep, torebkę Calvin Klein. 700. Ale no po prostu zachorowałam na tą torebkę. Tę torebkę. Bardzo chciałabym ją mieć, nie wiem w jaki sposób odłożę hajs, mam nadzieję, że ona będzie. Jest po prostu moim ideałem torebkowym. Nie mogłam jej znaleźć teraz w internecie, ale no jest przewspaniała. I bardzo, bardzo bym ją chciała, mam nadzieję, że będzie, kiedy ja uzbieram hajs na nią. Fajne mieli ogólnie tam torebki z Calvina Kleina, mieli z Guessa. I tyle. Dobra, myślę, że na razie tyle z mojej gadaniny. Nie wiem, co z tego vloga w ogóle wygląda, kto jeszcze siedzi, kto nie zasnął, kto nie umarł. I idę doglądać dalej mojego żarełka i pokażę Wam finalnie, jak to wszystko się prezentuje. Lubię takie właśnie szybkie kurczakowe dania z ryżem i jak przyjeżdżam, to mój tata też jest chyba stęskniony za takim jedzeniem. Jeśli nie jesteś, to się pewnie teraz śmiejesz ze mnie. Dobra, także do później. Ogarnę jakoś jeszcze ten dzień, mam nadzieję, że ta pogoda jakoś się ustabilizuje, bo naprawdę psuje mi to wiele planów. W telewizji mam kuchenne rewolucje i panią Magdę Gessler, więc w klimacie sobie zjem obiad. Pewnie się zastanawiacie teraz, Boże, czyż Ilona zachorowała, taka mała porcja. To jest to, co gotowałam, jeszcze dołożyłam do tego buraczki marynowane. Zjadam tylko tyle teraz, z tego względu, że moje niezdecydowanie spowodowało, że mam ochotę zjeść też te wczorajsze jedzenie po kantońsku, więc zjem sobie to. A za chwilę zjem sobie drugą, taką mniejszą porcję tego drugiego żarełka. Ryż idealnie ugotowany, pięknie pachnie trawą cytrynową i kardamonem. Czego chcieć więcej? Bon appétit! Sobie poszło. Ja wróciłam do domu. Jeszcze z mamą byłam u dziadków, posiedziałam, bo jutro już jadę, więc chciałam jeszcze sobie z nimi posiedzieć, herbatkę spić. I spoko siedzę sobie teraz w totalnych podomkach na balkonie. I tak się rozglądam, czekam na tatę, kupiłam winko i chipsy i sobie jeszcze posiedzimy, bo tata jutro rano do pracy, a ja już później mam przed 14 pociąg, więc mama z ciocią mnie odprowadza na pociąg, jeszcze sobie poplotkujemy, no i tak sobie siedzę w sumie i czekam na balkonie, bo tak mam tutaj widok na swoją dzielnię, na mój plac zabaw, pokażę Wam, jak to wygląda tutaj. Nie chcę się wyostrzyć, tutaj jest stół do pingla, gdzie graliśmy zawsze, w ogóle tu wszystko, tego drzewa nie było i tutaj życie tętniło, tutaj na dole była piaskownica, widać takie jest, trawa jeszcze nie wyrosła dobrze i tutaj zawsze się siedziało, były ławki, kupa śmiechu, zawsze było głośno. No,
A teraz to tu jest cisza, spokój, w ogóle dzieci nie biegają, w ogóle tu nikt, tu nawet koty nie srają już, tak jak kiedyś. Nic tutaj się nie dzieje. To jest trochę przerażające, a dzieci, które kiedyś tutaj biegały, jeszcze pamiętam, to już to są pannice, dorosłe praktycznie. Nawet Gama sobie poszła stąd i siedziała ze mną. Dobra, to myślę, że to już byłoby na tyle z dzisiejszego dnia. Jutro rano jak wstanę, to jeszcze ponagrywam, może jutro z podróży. Zobaczymy. Nic ciekawego się nie działo. Jutro pewnie też się nic ciekawego nie będzie działo. Ale ja lubię na przykład oglądać takie vlogi. Więc może i Wam się spodobają moje wypociny i nudy. Postaram się teraz już coraz częściej zacząć nagrywać vlogi, bo to są ogólnie fajne filmiki, to się fajnie kręci. Bo jest cały czas coś innego, jestem gdzie indziej i to jest całkiem spoko sprawa. Jakoś tak się wzbraniałam przed vlogami. Coś tu śmierdzi. Z działek tam są z przodu działki. Jakimś łajnem zalatuje często. Dobra, to widzimy się jutro. Chyba, że jeszcze coś mi się przypomni i będę chciała jeszcze coś pogadać. Siemaneczko, witam. Kolejnego dnia, to jest moje bardzo późne śniadanie. Dwa jajeczka i dwie mini bułki Graham i oczywiście kawa w moim kubku księżniczkowym. Dzisiaj wracam do Łodzi i tyle. I muszę coś właśnie zjeść, żeby mnie dość długo trzymało, żebym nie zgłodniała, bo zwykle w pociągu jem gówniane rzeczy. Jestem jeszcze niepomalowana. Właśnie tak. I nie mam zbyt wiele czasu, mam 2 godziny w sumie do pociągu, ale chcę być trochę wcześniej, bo jeszcze nie mam biletu, muszę kupić. Boję się, że nie będę miała miejsca siedzącego, to będzie dramat wtedy. Także zawijamy, jak coś, to później się widzimy. Idę na dworzec, ale mam brudny obiektyw, widzę to też stąd. Idę takimi skrótami trochę, osiedlami. Jest strasznie gorąco. Ludzie są w bluzach poopatuleni, a mi jest gorąco. O, mam nadzieję, że zdążę bilet kupić, bo jak nie, to się wkurzę, bo u nas jedna kasa zwykle jest czynna i jest masakra. Dobra, bo ręka mi zaraz zdrętwieje z tym aparatem. Jestem już w Toruniu, czekam na kolejny pociąg, ale pociąg był spóźniony i tak naprawdę jestem na styk, 7 minut jeszcze mam, więc najważniejsze, że będę miała miejsce siedzące, bo już mam dość stania po prostu, jakby siedzenia na podłodze, naprawdę już za każdym razem jak jadę, to muszę stać, na którymś z odcinków zawsze stoję, albo siedzę na glebie, no ale tak to będę mogła sobie usiąść z telefonem i ładować i odpocząć. Dużo żarcia nie brałam, bo jak przyjadę, to mam zamiar zrobić coś dobrego do jedzenia albo pójść gdzieś jeść. Także. Witajcie w kolejnym dniu. Cisnę do Lidla na szybkiego, bo potrzebujemy kilku rzeczy. Już się wykąpałam, przygotowałam się do tego dnia. Myślę, że jeszcze dzisiaj coś tam do Was popaplam. Także. Outfit of the day. Mam skarpetki pasujące do t-shirta. No i jadę. Wziąłam okulary, bo trochę słońce wali. Mam Lidla po prostu tak blisko, że
W piżamie mam. Ja nie mam tego trzymadła do aparatu. Mam nadzieję, że mnie nie wyleci z ręki. Ludzie chyba tu nie przywykli do widoku nagrywającej samej siebie laski. No ale jest mega ciepło, włosy mi latają. Przechodzę nie na tasach, ale nie ma policji. Nie dzwońcie. Muszę włosy sobie poprawić, bo mi latają. Mam dopiero co umyte, to są takie sypkie. Nie wiem co nagrywam, ręka mnie boli tak trzymać do góry. Mogłam wziąć te trzymadło, ale mam malutką torebkę, więc tego nie wsadzę potem jak wejdę do Lidla. No, jest późno, godzina, my będziemy jedli dopiero śniadanie. No ale co tam. Ale jest przyjemnie, wiaterek jest, ale jest tak jakby przed burzą. No, idę. Żadnego food hallu nie będę wam pokazywać, bo żadna to ciekawostka. I tyle, jeszcze dzisiaj chyba wybierzemy się na zakupy, bo zaczęły się wyprzedaże, już minus 70%. I może coś jeszcze wpadnie, jakieś t-shirty, pierdoły i tak dalej. Coś miałam jeszcze wam powiedzieć i zapomniałam, a mam taki szampon nowy z łabuszki Agafi. Niestety z ta wersja z SLS. Ale powiem wam, że włosy są po nim zajebiste. Jakoś tak odżywki lepiej się wchłaniają, wszystko się lepiej wchłania. No i jeszcze dzisiaj może coś ugotuję dobrego. Chciałam jakieś ciasto zrobić, ale krzyczą na mnie, że nie gotuj tych ciast. Po co tyle kalorii wpierdzielać? Dobra, jestem już pod samym Lidlem, także żegnam się z wami. Śniadanie, lunch jest dzisiaj wyjątkowo dietetyczny. Bułka jest tutaj tylko dodatkiem. Jest tutaj wysmarowana dietetycznym serkiem, z dietetyczną sałatą i bardzo dietetycznym omleto, nie wiem czymś, z serem wypływającym. No coś wspaniałego, do tego szczypiorek, no bo witaminy są bardzo, bardzo potrzebne. No i biorę się za szamanie. Zamiast kawy dzisiaj będzie Monster, także dwie kawy dzisiaj odpadają, ale za to się będę delektować pysznym napojem. Bardzo proste do wykonania. Polecam. Jest niedziela. Bardzo leniwy dzień. Siedzę sobie na balkonie. Piję sobie Monster. Tak wiem, niezdrowo. Jest to Monster Energy Ultra Red. Zero kalorii, zero cukru. Zero wszystkiego, ale takie słodkie, że na maksa po prostu. Z zamrażarki. Serio, proszę pana. Tutaj takie budki są ochroniarskie. Panowie siedzą i tu czasami podpowiadają, jak ktoś przyjeżdża, czy z pizzą, czy z czymś, bo tutaj dziwnie są ponumerowane bloki. Pan właśnie z pizzą przyjechał i nie może znaleźć jakiegoś bloku. Co miałam powiedzieć? Że jest niedziela. Pokazałam wam moje żarełko. I nic więcej ciekawego dzisiaj się nie wydarzy, więc stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby zakończyć tego vloga tak naprawdę. Oh, brain freeze. Więc kończę tego vloga, bo dzisiaj jeszcze później idziemy. Gdzie idziemy? Idziemy jeszcze do kina na Agent Ipu. Ale już więcej nie będę dzisiaj nic nagrywać, bo dzisiaj wieczorem chciałabym ten film po prostu już wrzucić lub jutro rano. Także czekamy dużo edycji, bo tam jest dużo poucinanych fragmentów, kilka dni jednak. Także mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu taki film w moim wykonaniu. I wybaczcie, jeżeli to jeszcze nie było jakieś takie super interesujące, ale to jest mój pierwszy vlog tak naprawdę i pozwólcie mi się rozkręcić. Także trzymajcie się ciepło.